Żarłacz błękitny osiąga długość ciała około 4 metrów i może ważyć do 200 kg. Żyje w różnych strefach klimatycznych, choć generalnie preferuje chłodniejsze wody. Ma smukłe, wężowate ciało i może osiągnąć prędkość niemal 50 km na godzinę. Zjada zarówno małe ryby, jak i większe ryby, na przykład tuńczyki. Poluje także na mątwy i kalmary. Ponieważ poluje często w stadach, a w jego brzuchu znajdowano fragmenty mięsa wielorybów, myślano, że poluje także na mniejsze wieloryby. Okazało się jednak, że tłuszcz wielorybi w ich brzuchach pochodził raczej z resztek wyrzucanych ze statków wielorybniczych. Człowieka atakuje bardzo rzadko. Jego naturalnymi wrogami są większe rekiny, jak żarłacz biały i żarłacz tygrysi oraz na przykład orka. Jest to jeden z nielicznych gatunków rekinów o rosnącej populacji. Rekiny błękitne są żyworodne. Samica rodzi od 25 do 100 dzieci. Prawdopodobnie żarłacze błękitne żyją około 20 lat.